Hej, dzisiaj tworzymy sobie wspólnie cały kalendarz adwentowy Avon 2023 i zobaczymy, czy jest warty swojej ceny. Kolejny rok z rzędu Avon robi swoje kalendarze adwentowe, więc świetnie. Tutaj mamy, jak widzicie, duży kalendarz adwentowy, tu mamy 24 okienka. Jest jeszcze mniejszy kalendarz adwentowy z 12 okienkami, który otworzę dla Was w kolejnym filmie. Ten kalendarz adwentowy kupiłam sobie sama, on kosztuje w katalogu 499 zł. Wiadomo, ja jako konsultantka miałam jeszcze zniżkę na ten kalendarz, ale tu wiecie, nie będzie nic takiego, że Avon mi zapłacił, Avon mi dał coś w prezencie, żebym ja ładnie mówiła o tym produkcie. Nie, to będą moje własne odczucia, co ja sądzę o tym produkcie i czy uważam, że czy warto go zamawiać, czy go w ogóle kompletnie nie warto zamawiać. Ze strony wizualnej, technicznej powiedzmy, ten kalendarz oczywiście jest takiej samej wielkości jak zwykle, dlatego że Avon po prostu dopasowuje go do swoich pudełek, w których wysyłają zamówienia. Ta powierzchnia to jest tak naprawdę powierzchnia na płasko pudełka takiego największego od Avonu, więc no wiadomo, to jest wszystko ze sobą połączone. Grafika, powiem Wam, przynajmniej na tej nakładce, no nie wygląda zbyt ciekawie, moim zdaniem to jest jakaś pani w ogóle, ale mamy napisane 24 dni, piękna i w ogóle nigdzie nie jest napisane, że jest to kalendarz adwentowy, tylko po prostu coś. No i uważam, że to wygląda, no wiecie, nie jest to takie świąteczne, nie ma tego uczucia takiego świąt, takiego nakręcania się na święta i tak dalej, bo nawet zobaczymy jeszcze, jaki będzie w środku, tak, ale no tak z wierzchu na razie no nie wygląda to zbyt ciekawie. Oczywiście z tyłu na tej nakładce mamy napisane na temat wszystkich produktów, które tutaj mamy w środku. Co tutaj się właściwie znajduje, co tutaj jest, ale na razie to odłożymy, nie będę tego sobie oglądać. Tutaj z przodu oczywiście znowu mamy tą panią, no i w środku ten kalendarz prezentuje się tak. Są jakieś choinki, są jakieś księżyce, ludzie z prezentami, ktoś tu ma prezent, ale powiem Wam szczerze, on nie wygląda mocno świątecznie, wiecie? Mówię tak dlatego, bo pamiętam, że w tamtym roku moim zdaniem była ładniejsza grafika. 2 lata temu była grafika przepiękna, absolutnie przepiękna, więc no to, że jest to taki kalendarz adwentowy, moim zdaniem nie jest jakiś super, nie wygląda to jakoś fantastycznie, wiecie, nawet żeby sobie postawić to na jakiejś komodzie i w grudniu właśnie otwierać, wiecie, takiej komodzie ozdobionej świątecznie i tak dalej, no to on, że tak powiem, moim zdaniem jakoś super atmosfery świąt nie wprowadza, ale no to jest moje zdanie. Szkoda, że mamy tutaj okienka, dlatego że w tamtym roku mieliśmy kalendarz z szufladkami, właśnie z pudełeczkami w środku i z tego wyciągało się produkty bardzo, bardzo wygodnie. Tutaj są niestety okienka, więc tak od razu wiem, że to będzie mniej wygodne. Już koleżanka mi mówiła, żebym uważała, bo ona sobie pomalowała paznokcie, dlatego będę się wspomagać czymś, żeby sobie tych paznokci nie połamać. No i w sumie to tyle, jeśli chodzi o takie dane techniczne. Przechodzimy już do okienka pierwszego. Będę sobie pomagać tym takim czymś do paznokci, będę otwierać każde po kolei okienko. Zobaczymy, czy będzie to łatwe, czy nie. Bo, no, będę sobie pomagać. Oj, bo rzeczywiście, powiem Wam, ta tektura jest taka dosyć sztywna. I tu już mamy w pierwszym okienku szminkę. Jest to szminka ultramatowa w kolorze Marvelous Mocha. Tak wygląda ta szminka, ona jest oczywiście w folijce i ja nie będę jej rozpakowywać, bo taką szminkę mam i zaraz pokażę Wam, jak ona wygląda na żywo. Żeby nie było, to jest dokładnie ta sama szminka, tylko po prostu wiecie, no nie będę kolejnej odpakowywać z folii, bo to jest bez sensu. I to jest taki piękny odcień nude, taki nawet bym powiedziała lekko brązowy. Tak ona się prezentuje. Dosyć ciepła, bardzo dobrze napigmentowana, no i to jest oczywiście szminka matowa od Avon, jedna z najlepszych, top hit, także super, że znajduje się już tutaj coś takiego, co jest naprawdę dobre i lubiane przez klientów, no i dosyć takim, mimo wszystko, w miarę uniwersalnym kolorze. Okienko numer 2 jest takie dosyć duże tutaj, no i teraz może być ciężko to otworzyć. I w okienku numer 2 mamy perełki, widzę już, różujące. I to są perełki w odcieniu medium.
Już Wam pokazuję, jak one wyglądają. To są te kultowe perełki od Avonu. Ostatnio właśnie, jak wiecie, Avon wprowadził, odnowił te swoje perełki brązujące, no i dodali jeszcze takie perełki różujące. Odcień medium prezentuje się w ten sposób. Ja w filmie bodajże z nowościami, teraz niech sobie przypomnę, którego miesiąca, czerwca, chyba pokazywałam Wam wszystkie odcienie tych perełek, jak one wyglądają. Tu mamy różne kolory tych perełek, je się po prostu miesza, wiecie, w miarę możliwości, jeśli komuś któryś kolor nie pasuje, na przykład ten bardzo, bardzo ciemny, taki bordowy, te malutkie kuleczki, no to zawsze sobie można wyjąć i po prostu nie trzeba ich używać, ale całkiem niezły, niezły produkt, bo to jest taki, wiecie, jeden z tych produktów Avonu kultowych, ukochanych. No i chyba starali się taki wziąć w miarę neutralny kolor. Chociaż z tymi perełkami to powiem Wam, że jest ciężko, bo są w sumie dwa raczej jasne i dwa raczej ciemne, więc no coś w każdym bądź razie wybrać musieli. Produkt fajny, bardzo, bardzo trwały, bardzo wydajny. Na pewno wystarczy komuś na wiele, wiele lat. Oczywiście, o ile ten kolor będzie tej osobie pasował. Okienko numer 3 mamy tutaj, taki, o, tu pan sobie rozpakowuje jakiś prezent, no to i my zaczniemy, oho, już zaczyna się, słuchajcie, ruszać ta tektura, więc obawiam się, że jak będę otwierać ostatnie okienka, no to może być mało wygodnie. I tutaj mamy, już widzę, lakier do paznokci, szybko schnący w kolorze Mowit. Bardzo się cieszę, bo to jest mój absolutnie ulubiony kolor lakieru, jak wiecie, doskonale taki jasny, nudziak, lekko różowy, właśnie taki chłodniejszy, przepiękny odcień. Wiecie, że ja te lakiery uwielbiam, bo one rzeczywiście szybko schną, może nie w 60 sekund, ale w około, powiedziałabym, minutkę, no minutka to jest 60 sekund, więc może 2-3 minuty i on już jest całkowicie suchy. Można spokojnie nakładać kilka warstw, on ma całkiem dobre krycie, fajny pędzelek, taki lekko zaokrąglony, dzięki czemu bardzo wygodnie się maluje, no więc ja osobiście jestem mega zadowolona, bo po prostu to jest mój ulubiony lakier ze wszystkich, więc będę miała po prostu na zapas. Numerek 4 jest tutaj i jest taki podłużny, więc pozwolicie, że po prostu otworzę to okienko i zobaczymy, co jest w środku. W środku okienka numer 4 mamy konturówkę do ust Glimmer Stick w kolorze Mystery Mauve i ją też mam, więc zaraz Wam pokażę, jak wygląda. Żeby nie było, tutaj wyjmę tą jedną i zobaczymy, czy to jest na pewno ten sam kolor. Widzicie, ten sam kolor. To jest dokładnie ta sama konturówka, więc wiecie, tej nowej nie będę otwierać, no bo po co, pokażę Wam na tej mojej, jaki to jest kolor. Ale widzicie, taki raczej nudziak, ale taki dosyć zgaszony róż. Piękny kolor, tak. Zdecydowanie bardziej różowa, matowa konturówka. Tutaj ją mamy. Zdecydowanie widzicie, bardziej taka różowa, zgaszona niż ten ciepły, ciepła taśminka Marvelous Mocha. Piękny kolor, bardzo dobre to są konturówki, to są konturówki oczywiście automatyczne, czyli wykręcane. One tutaj nigdzie nie mają żadnej temperówki z tyłu schowanej. Tak się prezentuje, bardzo dobre, bardzo trwałe. No i też jeden z takich produktów Avonu, które są bardzo lubiane i które są w sumie od wielu, wielu lat w sprzedaży. Okienko numer 5 znajduje się tutaj i też jest to jakiś spory produkt. No i uwaga, uwaga, w okienku numer 5 mamy serum na końcówki, serum do końcówek Avon, odżywienie, olejek arganowy i kokos, czyli następny hicior Avonu od wielu, wielu lat. Taki produkt, który chyba już jest nie wiem ile lat w sprzedaży. To jest to właśnie słynne serum z niebieskim paskiem, takie żółte, właśnie z olejkiem arganowym. Bardzo dobry produkt, rzeczywiście pięknie włosy wygładza, nabłyszcza i rzeczywiście sprawia, że one się mniej niszczą po prostu na co dzień. Także super, bo z tego co widzę, cały czas mamy tutaj same pełnowymiarowe produkty, no i raczej takie dosyć produkty lubiane przez klientów. Numer 6, czyli mikołajkowy, znajduje się tutaj i też jest dosyć spory. I w okienku numer 6 znajduje się tusz do rzęs, czyli tusz Geniusz. Znowu hicior od Avonu, absolutny, coś co klienci kochają, uwielbiają, też Wam pokażę oczywiście, wiadomo, z mojego osobistego opakowania szczoteczkę, no bo nie będę tutaj, wiecie, otwierać tego nowego z folii. To jest oczywiście kolor czarny, więc żaden, wiecie, kolorowy, superowy, nic tu się nie zmienia. Oczywiście tak jak zobaczcie, że wszystkie te produkty są zapakowane w te normalne opakowania, w których one normalnie przychodzą, jak składacie zamówienie, tak? Czyli szminki są w folii, tusz jest w folii, lakier w opakowaniu i tak dalej.
dalej, więc wszystko jest tak, jakbyśmy dostali normalnie od konsultantki bądź od firmy. Tak wygląda ta szczoteczka, no myślę, że chyba wszyscy ją już znają. Zobaczymy, czy może u mnie tutaj się złapie jakąś ostrość troszeczkę. Taka, widzicie, z tą charakterystyczną koroną silikonowa. Bardzo dobry tusz do rzęs, no znowu dobrze rozdziela, dobrze wydłuża rzęsy, pogrubia je lekko, podkręca i ma naprawdę bardzo, bardzo czarny kolor. No po prostu absolutnie kolejny hicior Avonu, żadnych bubli na razie nie ma. Okienko numer 7 jest tutaj, nie zobaczycie go, o tutaj, jest olbrzymie, więc już się nie mogę doczekać, co tutaj jest. No i uwaga, uwaga, w okienku numer 7 mamy suchy olejek do ciała w sprayu z olejkiem jojoba, duże opakowanie, to jest 150 ml. Tak on wygląda, też taki produkt z Avonu, który jest bardzo, bardzo wiele lat. To jest taki oczywiście olejek, zobaczcie, w sprayu. Pięknie pachnie, szybko się wchłania, no bo jest to suchy olejek właśnie. Tu jest alkohol w składzie, więc on, wiecie, szybko wyparowuje, zostaje nam tylko taka przyjemna, gładka skóra. Dobry produkt, nie powiem, że nie, właśnie do pielęgnacji ciała, więc fajnie, bo w sumie chyba do tej pory mieliśmy, tak jak patrzę, sam makijaż, no i coś tam do włosów, więc coś do ciała też się przyda. Okienko numer 8 mamy tutaj i to jest takie dosyć małe okienko. No i w 8 mamy, uwaga, uwaga, żel do brwi. To jest ten żel do brwi i jest on w kolorze bezbarwnym. To też jest super, nie wzięłam go teraz ze sobą, mam go normalnie, więc nie będę Wam go pokazywać, ale to jest żel do brwi, który ma po prostu taką maleńką szczoteczkę, a może go Wam w sumie pokażę, ja go i tak sama sobie zużyję, bo naprawdę go lubię, bo go używam. Normalnie jest kilka kolorów tych żeli, ale super, że włożyli właśnie bezbarwny, bo on będzie każdemu pasował. On ma taką maleńką, zobaczcie, szczoteczkę, taką maciupeńką dosłownie. Bardzo wygodnie się nim podkreśla brwi, właśnie ładnie układa. On nie jest bardzo mocny, to nie jest taki, wiecie, żel, który trzyma mocno jak klej, ale rzeczywiście trzyma te brwi ładnie, one się utrzymują cały dzień, jednocześnie są pięknie nabłyszczone, także znowu bardzo się cieszę. Okienko numer 9 znowu jest bardzo długie. I w okienku numer 9, uwaga, uwaga, mamy jakąś kredkę znowu, Glimmer Stick. Jest to kredka w kolorze Brown Black, czyli jest to konturówka do oczu, którą też mam, więc Wam ją zaraz pokażę. Tak, czyli to jest taki kolor, widzicie, nie czarny, tylko taki czarno-brązowy. Żeby nie było, obydwie są takie same, to nie jest nic innego, obie są Brown Black. Jest to oczywiście konturówka nie diamentowa, czyli ta klasyczna. Już Wam pokazuję, jak wygląda kolor, czyli to jest taki ciemny kolor, ale to nie jest czerń, taka czysta czerń, tylko właśnie taki, no Brown Black. On wygląda właśnie, widzicie, ciemno, ale to nie jest czarny. Czarny jest zdecydowanie mocniejszy, zdecydowanie intensywniejszy, właśnie bardziej czarny. To dobrze, bo nie wszyscy lubią takie czysto czarne kredki, a taka czarno-brązowa może być znowu dobrym wyborem dla większej ilości osób. I te kredki, konturówki w ogóle Glimmer Stick od Avonu, no tak wiecie, znowu hit nad hity. Ja je osobiście bardzo polecam, bo można robić nimi i kreski, i można je sobie rozetrzeć, można zrobić z nich bazę pod cienie, można sobie tak naprawdę użyć ich jako nawet cienie, bo są przeróżne odcienie dostępne, więc naprawdę można z nimi robić wszystko. One w momencie, kiedy zastygają, są bardzo, bardzo trwałe, więc pokażę Wam pod koniec już tego filmu, że one po prostu się nie będą praktycznie rozcierać już po wyschnięciu. No i oczywiście to są też konturówki automatyczne, to jest, że tak powiem, ta sama rodzina, co ta konturówka do ust. Okienko numer 10 jest tutaj, no i też jest takie dosyć spore. I w okienku numer 10 mamy, uwaga, uwaga, krem pod oczy z protinolem, ten Renewal Power Eye. Nie będę go wyciągać, bo jest zapakowany w folię, ale wiecie, że ja ten krem uwielbiam. To jest normalnie krem w tubeczce, który możemy nakładać sobie prosto pod oczy. Jest to krem odżywczy, mocno nawilżający, wzbogacony o protinol, czyli o opatentowany składnik Avonu, który właśnie stymuluje odbudowę kolagenu w skórze, szczególnie typu pierwszego i trzeciego, żeby ta skóra wyglądała jak najlepiej. Bardzo dobry krem, nie uczula absolutnie, nie sprawia, że oczy po nim łzawią, co jest dla mnie mega ważne. W ogóle nic się, słuchajcie, nie dzieje, a smaruję sobie, wiecie, oczy jak chcę i absolutnie, bardzo bliziutko, nic się nie dzieje. Także, no taki, powiem Wam szczerze, mój... chyba on w tym roku wyszedł, więc to jest mój tegoroczny hicior, jeśli chodzi o pielęgnację z Avonu, naprawdę, bo jest bardzo dobrym kremem, bardzo wydajnym jednocześnie, bo jest fajny, gęsty, a jednocześnie super sprawdza się pod makijaż, bo no nic się nie dzieje, nic się nie roluje, nic się nie psuje, także
Po prostu bardzo polecam i super, że jest w tym kalendarzu. Jeśli chodzi o jedenastkę, to chyba będzie to znowu jakiś lakier, bo takiej wielkości jest mniej więcej to okienko. No i zobaczmy, co tu się... A nie, nie jest to lakier, ale jest to mini wersja. Jest to mini wersja płynu micelarnego Eniu. Mini wersja 50 ml. Zresztą on, pamiętam, w tamtym roku w kalendarzach chyba też się znajdował. Bardzo dobry płyn micelarny, on jest wzbogacony o kwas hialuronowy i witaminę B3. Dobrze zmywa makijaż, jest delikatny dla skóry. Powiedziałabym, że nawet jest taki bardziej troszeczkę nawilżający. Taką, wiecie, zostawia taką bardzo skórę delikatną, nie taką, wiecie, jakąś przesuszoną. Dobrze radzi sobie z produktami makijażowymi typu właśnie tusz i tak dalej. Natomiast nie sprawdzi się przy produktach wodoodpornych, no bo jest to jednak zwykły płyn micelarny. Bardzo się cieszę, super opakowanie, bo potem jak ten płyn Wam się skończy, możecie go sobie odkręcić normalnie i po prostu wlać inny płyn micelarny, jeśli na jakiś wyjazd czy coś w tym stylu, także ogólnie znowu super sprawa. To może jednak tutaj dwunastka będzie lakierem do paznokci. I uwaga, uwaga! Tak, jest to lakier do paznokci Power Stay, czyli stary lakier Gel Shine. One teraz zmieniły swoją nazwę. Jest to kolor The Red One, czyli to nie jest ten, który mam na paznokciach. Ja mam po prostu kolor Red is Red, zresztą z tej samej kolekcji. Natomiast to jest The Red One i to jest taki, zobaczcie, bardziej zgaszony. Mam nadzieję, że to będzie widać odcień czerwieni. Ja mam, wiecie, taką żywą, a ta jest taka lekko zgaszona. Też bardzo dobry lakier do paznokci, ma bardzo ładne krycie, intensywne. Też ma lekko taki, wiecie, zaokrąglony pędzelek. Te żele, te lakiery do paznokci charakteryzują się tym, że one dużo mocniej błyszczą niż te szybko schnące. One mają ten blask taki, wiecie, ala niby robiony, stylizowany na blask takich paznokci żelowych. No więc ogólnie znowu super sprawa, teraz widzicie, mieliśmy nudziaka, teraz taki kolor czerwony, czyli tak, wiecie, niby bardziej świątecznie. A trzynastka jest tutaj i znowu jest bardzo długa. No i cóż kryje nam się pod okienkiem trzynastym? Nie widzę, nie widzę, nie widzę. To jest, słuchajcie, szminka Power Stay w kolorze The Red One. Musiałam sobie poprawić ten kalendarz, bo już mi leciał. To jest szminka, tak jak mówiłam, The Red One, ta Power Stay, czyli ta odnowiona Power Stay. Też jej nie będę odpakowywać z folii, bo mam swoją drugą. To jest szminka w płynie, matowa, zastygająca, bardzo, bardzo trwała. Ostatnio zresztą robiłam Wam przegląd wszystkich kolorów tych nowych szminek. Mają piękny, słodziutki zapach. No i to jest właśnie taki czerwony kolor, ale to jest taki żywy czerwony kolor. Zobacz, taki mocno bardziej, może lekko pomarańczowy bym powiedziała, bo jest jeszcze druga czerwień, czyli ta Resilient Red i ona jest taka bardziej, Resilient Red i ona jest taka bardziej, wiecie, klasyczna, natomiast ta tutaj jest taka bardziej, widzicie, żywa, troszeczkę żywszy kolor, też ładny, na święta też na pewno będzie spoko, taki idealny kolor, wiecie, świąteczny, czerwień, no bo wiadomo, z czerwienią kojarzą nam się święta, także kolejna. Kolejny dobry produkt tak naprawdę, kolejny produkt lubiany przez klientów, więc nawet dla kogoś, kto Avonu nie zna, no to znowu mamy same sprawdzone produkty. Numerek 14 to jest, zobaczcie, najdłuższe okienko i takie dosyć spore. Ciekawe, co tu się znajduje. I w okienku 14 mamy, uwaga, uwaga, co my tu mamy? Co to jest? Mamy tutaj, słuchajcie, pędzel. Jest to pędzel All Over Brush, czyli taki pędzel numerek 106, taki uniwersalny do całej twarzy. Słuchajcie, zobaczymy, jak on wygląda. Zdejmiemy sobie tą osłonkę z niego. Ok, to jest taki, zobaczcie, pędzel dosyć spory ten. Taki dosyć spory, o takim kroju tulipanowatym, jakby taki, wiecie, zwykły, normalny, jest lekko spłaszczony teraz, a taki zwykły, normalny pędzel. Super, bo to jest pędzel, który się i do tych perełek, które tutaj są, i do pudru, i do bronzera, no i tak naprawdę do wszystkiego, także bardzo uniwersalny produkt. To jest pędzel, który ma włosie syntetyczne, czyli no jest bardzo mięciutkie, bardzo przyjemne, raczej nie będzie wypadać, będzie się łatwo myło, także spoko. Numerek 15 znajduje się tutaj i jest takim dosyć mocno kwadratowy. No i cóż my mamy w tej kwadratowej, o matko, 15, już podarłam cały kalendarz, słuchajcie. I tutaj mamy bronzing powder, to jest bronzer w kolorze Warm Glow, jak on wygląda? To jest chyba taki bronzer, no nie perełki, tylko
ten bronzer o... No, już mi chciało odlecieć. No właśnie, to jest taki bronzer, jak widzicie, w kamieniu. Bardzo ładny kolor, taki lekko błyszczący. I to jest ten bardzo ciepły odcień, widzicie? Bardzo mocno ciepły, typowy do brązowienia skóry, właśnie do podkreślania opalenizny, raczej nie do konturowania, bo moim zdaniem jest on za ciepły na konturowanie. No, może nie do końca dla mnie, może nie do końca jestem fanką tego produktu, no ale przynajmniej pełnowymiarowy produkt. 16 jest taka maluteńka tutaj, nawet chyba już ledwo to widać i akurat na nim jest napis, znaczy jest napisana literka A. I co my mamy w tej malutkiej 16? Mamy tutaj A New Reversalist. O, chodź tutaj. Słuchajcie, może być mi ciężko go wyjąć teraz. Uf, poradziłam sobie. Nie było łatwo, ale sobie poradziłam. Mamy tutaj krem. Krem A New na dzień SPF 25. Jest to krem A New Reversalist, czyli ten krem 35+. Teoretycznie to jest mini wersja 15 ml. Przeciwzmarszczkowy krem na dzień SPF 25 z protinolem. Czyli to jest ta linia właśnie taka rewitalizująca dla takiej skóry z pierwszymi zmarszczkami, bądź takowe, które chcą się właśnie tych pierwszych zmarszczek pozbywać. Dobry krem na dzień, naprawdę polecany przez klientów, polecany przez Avon bardzo mocno, bo jest to dobry produkt w ładnym opakowaniu kartonowym. No tylko, że jest to mini wersja. Czy to jest dobry pomysł wkładać krem przeciwzmarszczkowy, czy nie przeciwzmarszczkowy, ale to jest krem no przeciwzmarszczkowy, niby taki rewitalizujący do kalendarza adwentowego? No nie wiem, bo jeśli kupi taki kalendarz adwentowy sobie nastolatka, no to wiecie, to jest krem powiedzmy no nie dla nastolatek, zdecydowanie. 17 jest znowu taka długa, więc zobaczymy, co to jest. Tutaj, słuchajcie, z tego wszystkiego aż rozwaliłam bardziej kalendarz niż chciałam. I uwaga, uwaga, 17 to jest kolejna kredka Glimmer Stick. Tym razem jest to kolor Twilight Sparkle i tym razem jest to kredka diamentowa. Też ją mam, słuchajcie, żeby nie było, bo, no bo mam je wszystkie tak naprawdę kolory, więc no nie będę, wiecie, otwierać kolejnych, bo ich po prostu nie zużyję. Żeby nie było, taki sam kolor, to samo, taka sama skówka, więc możemy zobaczyć, jak on wygląda. To jest taki, widzę, kolor... No, jaki to jest w sumie kolor? To jest, słuchajcie, kolor granatowy z drobinkami takimi niebieskimi. Ładnie to wygląda. Widzicie, jak pięknie on odbija światło? W kamerze, o wow! Zobaczcie, taki kolor granatowy, taki z taką nutką szarości w podstawie, no i bardzo mocno odbijający światło. Fajnie to wygląda. Naprawdę super. No i to jest ta wersja diamentowa, więc jest i taka, wiecie, zwykła, klasyczna, no i do tego jeszcze diamentowa. 18 znajduje się tutaj, jest taka podłużna, nie za duża. I pod numerkiem 18 mamy, uwaga, uwaga, pomadkę Hydramatic Matte w kolorze Hydra Mauve. To są szminki, które weszły nam do sprzedaży bodajże w marcu ostatnio, w marcu 2023. Też oczywiście mam swoją, bo też mam wszystkie odcienie tych szminek. Żeby nie było, to Wam może pokażę po nalepce od spodu, że to jest dokładnie... to samo, to nie jest nic innego, tylko różni się, widzę, kolor tej nalepki, ale napis jest dokładnie ten sam, czyli Hydra Mauve. Czekajcie, jeszcze sprawdzę, to jest ta nowa i to jest ta moja. To jest taka szminka, jak widzicie, która ma w środku ten taki trzon z kwasem hialuronowym i z gliceryną po to, żeby nawilżać, a sama szminka, sam kolor jest po prostu matowy. Dobra, teraz tutaj na górze sobie zrobię kreseczkę tą pomadką. Zresztą tych pomadek kolory też robiłam cały film ze wszystkimi odcieniami. Bardzo ładny odcień, taki jak widzicie, no taki róż, ale taki zgaszony róż. Bardzo będzie dobrze pasował do tej konturówki właśnie, która też chyba właśnie była Mystery Mauve. Także wszystko będzie pasować. Taki bardzo uniwersalny kolor, dobra szminka. Ja osobiście bardzo je lubię. Znowu kolejny hicior, bo Avon bardzo dużo tych szminek sprzedał, kiedy one wchodziły do sprzedaży, także no znowu coś sprawdzonego. Przed nami okienko 19, które mamy tutaj. I uwaga, uwaga, w okienku 19 mamy... O matko, już całkiem, zobaczcie, podarłam tą
Ten karton, masakra. I tutaj też mamy jakiś pędzelek. Jest to precyzyjny, zakrzywiony pędzelek. Słuchajcie. No, już go otwieram, żeby Wam pokazać, jak to wygląda. To jest taki pędzelek, chyba słuchajcie, ten do eyelinera, tak mi się wydaje. Ten taki zakrzywiony. O, tutaj mamy z jednej strony taki płaski pędzelek, to jest numerek 204, a z drugiej strony jest taki właśnie zakrzywiony, więc można go i do ust tak naprawdę użyć, wiecie, w ten sposób i tu się poprawić, albo można po prostu zrobić nim sobie kreski. Też będzie to super wyglądało. Także taki oto tu pędzelek. 20 jest tutaj, to jest taka duża choinka, jak widzicie. No, tu może być coś fajnego, coś dużego. No i uwaga, uwaga, w okienku numer 20 mamy... No, dzień dobry. Mamy całe pełnowymiarowe serum. Oj, wszystko leci znowu. Serum z protinolem. Z kolejnych hicior Avonu. Akurat moje ulubione serum. Cieszę się, bo akurat skończyłam jedno opakowanie, więc kolejne do zapasu mi się bardzo, bardzo przyda. Znowu bardzo dobre serum. Uniwersalne praktycznie dla każdego wieku, nieważne czy macie 20 lat, czy 50, czy 60, śmiało można go sobie używać. Bardzo dobry produkt, świetny pod makijaż, on właśnie jest przede wszystkim z tym protinolem, czyli działa przeciwstarzeniowo, też działa to serum nawilżająco, świetnie sprawdza się pod makijaż. Bardzo uniwersalny produkt, dobry, nawilżający, przeciwzmarszczkowy, taki delikatnie, także... Dobrze, akurat z tego się cieszę, bo i to jest chyba no do tej pory na pewno najdroższy produkt z całego tego kalendarza, bo on kosztuje 65 zł teraz w katalogu, więc no na pewno najdroższy i muszę powiedzieć, że bardzo dobrze, bo no kolejny naprawdę dobry produkt znajduje się w tym kalendarzu. Tutaj mamy skrytą 21 i w okienku 21 mamy... Tusz do rzęs Extravert, czyli ostatnia nowość, jeśli chodzi o tusze do rzęs, bardzo, oczywiście tak jak mówiłam Wam w nowościach z tym tuszem, bardzo no, dziwny tusz, niektórzy go kochają, inni nienawidzą, ja go bardzo lubię, oczywiście mam swoją tej wersję, jest to oczywiście kolor czarny, więc żadnych kombinacji, to jest tusz, który nam daje objętość bardzo mocną, lekko rzęsy tylko wydłuża, ale bardziej daje taką objętość, z każdą warstwą jest niby coraz lepsza objętość, czy ja wziąłam kolor brown, Black, no oczywiście, że wziąłam kolor Brown Black, ale chciałam Wam pokazać, jak wygląda szczoteczka. Szczoteczka jest oczywiście, tak jak widzicie, niepozorna, nieszałowa, powiedziałabym, że nawet jest trochę słaba, dużo lepiej wygląda szczoteczka Geniusza. No ale fajnie, bo jest to tusz, który daje objętość taką mocną, tylko z nim trzeba trochę popracować, trzeba z nim umieć pracować. On jest trochę lepszy, kiedy się zeschnie. No właśnie, albo będzie, wiecie, dla kogoś super, szczególnie dla osób z długimi rzęsami to może być wow, a dla innych może być absolutnie beznadziejny, więc taka, wiecie, trochę ruletka jest z tym tuszem. Okienko numer 22 mamy tutaj z boku i też jest takie, no, trochę podłużne, ale nie za duże. I w okienku numer 20... O matko, znowu rozwaliłam. 22 mamy perfumetkę Attraction, czyli mojego ulubionego zapachu, także cieszę się bardzo, na pewno zużyję. Już ostatnio zużyłam, także bardzo się cieszę. Przepiękny zapach, taki słodko-drzewny. Tutaj mamy ambrę, z tego co wiem, waniliową, mamy jeżyny. Bardzo ładny zapach, taki mega kobiecy. O tak, to jest to. Bardzo kobiecy, taki uwodzicielski. Bardzo uniwersalny. Bardzo wiele osób go uwielbia. Zresztą znowu ten produkt jak wchodził, to przecież on zrobił taką furorę, ale też cały czas on jest kupowany przez klientki, bo jest po prostu pięknym zapachem, takim kobiecym, uwodzicielskim, lekko słodkim, takim drzewnym. Bardzo wiele osób go uwielbia, więc w sumie no nie dziwi mnie, że akurat ten zapach wybrali do katalogu. Do katalogu mówię, do kalendarza. Ten kalendarz, zobaczcie, jest już totalnie zajechany. Zostało nam okienko przedostatnie, 23. Tutaj takie malutkie, więc stawiam, że to będzie pewnie jakaś szminka. I okienko numer 23 kryje nam szminkę. Tak jak mówiłam, szminkę lśniącą, ultra lśniącą w kolorze Spring Blink. Mam, oczywiście, że mam. Żeby Wam pokazać, nie ma innego wyjścia. Tak ona się prezentuje, żeby nie było, jeszcze pokażę Wam... Tutaj, że to jest ten sam kolor, nic nie wymyślam, kolor Spring Blink, czyli to jest taka szminka, słuchajcie, bardzo mocno błyszcząca, z drobinkami, tutaj na dół ją sobie nałożę, oj, bardzo intensywny różowy kolor, oj, nie każdemu ona będzie pasować, nie każdy będzie z niej zadowolony, to jestem pewna,
Jak widzicie, intensywny, różowy kolor. Ona ma takie fajne drobinki w sobie. Ona jest taka, wiecie, super lśniąca, właśnie drobinkowa szminka. Ale te drobinki są też raczej różowe, więc tutaj nie ma żadnego efektu, wiecie, duo albo coś w tym stylu, żeby coś nam błyszczało trochę inaczej. Po prostu intensywna, różowa szminka właśnie z drobinkami. No nie każdemu ten kolor zdecydowanie przypadnie do gustu. Szminka chyba ta, z tego co pamiętam, ma też olejek z awokado, olejek z sezamu, więc jest taką szminką też odżywczą, nie zastygającą, tylko kremową, z takim mocnym blaskiem. I uwaga, uwaga, ostatnie okienko mamy tutaj i jest to takie dosyć duże okienko, może mi się uda otworzyć, bo tu się coś rozwaliło. I uwaga, uwaga, w ostatnim okienku mamy Planet Spa i jest to The Sleep Ritual, czyli mgiełka do pościeli relaksująca z francuską lawendą oraz z rumiankiem. Tak ona się prezentuje, no ja oczywiście, że sobie ją powącham. Piękny zapach. Idealne połączenie właśnie rumianku i lawendy. To jest oczywiście mgiełka do pościeli, więc śmiało przed spaniem sobie można spryskać swoją pościel, swoje mieszkanie i zobaczyć, jak Wam będzie pięknie, pięknie pachniało. Fajny prezent, czy dobry na 24 okienko w Wigilię? No nie powiedziałabym, wolałabym chyba, żeby w Wigilię było coś ładniejszego, takiego, wiecie, naprawdę wow, takiego, że wiecie, czujecie już te święta wtedy, ale ogólnie przydatny produkt, pięknie pachnący, no wiecie, coś, co też wszyscy lubią, taki dosyć produkt, który w Avon jest już wiele, wiele lat, więc jest lubiany. No okej, po prostu okej, dobra, więc otworzyłem, że widzicie, cały ten kalendarz jest po prostu mocno zajechany. Jak widzicie, bardzo mocno zajechany jest ten kalendarz, no więc tak jak mówiłam, mi się bardziej podobało, jak były pudełka, bo po prostu to wyglądało o wiele lepiej, a tak jest zajechany, nie do końca wygodnie mi się go otwierało, bo jednak, no było, to jest dosyć twarda tektura, było ciężko to, rozrywać, że tak powiem. No więc samo to opakowanie mi się do końca nie podoba, nie będę kłamać, no nie jestem fanką, nie do końca podoba mi się ta grafika. No ale zaraz sobie omówimy, jak to tam wygląda, jeśli chodzi o produkty, czego mamy najwięcej, no i jak to wychodzi cenowo. Podsumowując, mamy 16 produktów do makijażu, w tym mamy top hity, czyli glimmer sticky, tusz geniusz, szminkę ultramatową, bardzo dobre produkty, jak na przykład ta szminka Power Stay, szminka Hydramatic, bardzo lubiana, do tego mamy jeszcze glimmer sticka do ust, do tego mamy jeszcze pędzelki, perełki różujące, bronzer i lakiery do paznokci i jeszcze pędzle, do tego mamy jeszcze 4 produkty do pielęgnacji cery, czyli genialne serum z protinolem, świetny krem pod oczy z protinolem, płyn micelarny oraz krem do twarzy, czyli można powiedzieć, mamy taką trochę kawałeczek pielęgnacji nawet zrobiony, takiego rytuału pielęgnacyjnego. I do tego mamy jeszcze do ciała suchy olejek, do tego mamy jeszcze, jeśli chodzi o zapachy, wody Attraction 10 ml perfumetkę oraz mgiełkę do pościeli i olejek do końcówek, serum na końcówki po prostu. Takie są tutaj produkty. Ja mniej więcej, powiem Wam szczerze, tak policzyłam sobie na kartce, tak, no to co mi się wydaje, ile te produkty mniej więcej kosztują wszystkie w katalogu, tak wiecie, no na czuja mniej więcej i mi wyszło około 563 zł z tego co pamiętam, jakoś tak mi wyszło. W katalogu napisane jest, że wartość tych wszystkich produktów po cenach katalogowych to jest 630 zł chyba, jakoś tak. No można powiedzieć, że wiecie, ja się trochę pomyliłam, bo może było to na oko, no to powiedzmy 580. Ale no raczej nie wyobrażam sobie, żeby te produkty kosztowały 630 zł. No chyba, że liczymy po, nie wiem, cenach z katalogu październikowego, gdzie na przykład szminka ta Marvelous Mocha, czyli ta ultramatowa, kosztuje chyba 29 zł, a one z reguły chodzą po 20. No więc taka trochę zawyżona cena, nie? No, powiem Wam, szczerze powiedziawszy, jestem trochę zawiedziona do tego, jak kosztuje ten cały kalendarz, w sensie 499 zł, a do wartości produktów, które z nim są, czyli 580 zł.
tak, zawsze jest to trochę taniej, jest to troszeczkę lepiej niż jakbyśmy kupowali te produkty osobno, no ale to nie jest nic takiego wow, wiecie, jak są inne marki, które na przykład, nie wiem, robią kalendarz za 500 zł, a wartość jest 1000 zł, tak, no to wtedy czujecie tą różnicę, tak, że to jest naprawdę wow oferta, tutaj nie jest źle, ale no nie ma takiego czegoś fantastycznego, bo znowu, wiecie, kupujecie kalendarz, no nie każdemu spodobają się wszystkie kolory, które są, nie każdy będzie z tego wszystkiego zadowolony, tak, więc to może tak, wolałabym, żeby był trochę tańszy ten kalendarz, ogólnie z produktów jestem zadowolona, bo to są rzeczywiście same dobre produkty, same praktycznie bardzo lubiane produkty przez klientów, przez konsultantki, polecane przez wszystkich, więc wiecie, to nie są jakieś buble, które im się po prostu nie sprzedają i wcisnęli je w kalendarz adwentowy, żeby po prostu był, tylko to jest taki dobry kalendarz nawet dla kogoś, kto nie zna produktów marki Avon, żeby sobie je mógł po prostu wytestować, przetestować, sprawdzić, czy one są dobre, czy są niedobre. No i tak, ogólnie jest naprawdę okej. Właśnie z tą ceną mogło być lepiej, ale no zawsze po prostu można mieć konto w Avon, można być konsultantką Avon i po prostu można kupić sobie ten kalendarz taniej, ponieważ cały ten duży kalendarz, kiedy składamy tylko zamówienie na kalendarz, to od razu mamy na niego rabat 20%, także opłaca się, myślę, konsultantkom. No wiadomo, jest jeszcze taka dodatkowa promocja z innymi jeszcze produktami, taka większa, że przy zakupie 4 produktów z tej promocji mamy na nie wszystkie rabat w 35%, no a przy zakupie minimum 8 produktów z tej promocji mamy na nie wszystkie rabat 40%, więc jeśli w naszym koszyku znajdzie się też duży kalendarz adwentowy, no to zamiast 499 zł zapłacimy za niego 299 zł albo 300 zł, no to już wiecie, złotówka różnicy, tak? No powiedzmy 300 zł, więc no za 300 zł to już się wtedy naprawdę opłaca. To muszę powiedzieć, że wtedy się mega opłaca. Mega się opłaca, bo normalnie za jedno okienko płacimy 20 zł i tam koło 80 groszy, powiedzmy no 21 już w zaokrągleniu. Natomiast po tym rabacie 40% wychodzi nam za okienko 12,50. No to wtedy to jest rzeczywiście okej, tak? Chociaż powiem Wam szczerze, tak patrzę na te produkty, no to właśnie, nie wszystkie kosztują 21 zł w katalogu, tak? Są produkty trochę droższe, jak na przykład serum z protinolem, czy krem pod oczy z protinolem, czy tusz Genius, czy tusz Extravert, czy szminka Hydramatic, ale są też produkty tańsze, jak na przykład te glimmer sticky, czy na przykład mgiełka do pościeli, no to one są tańsze niż te 21 zł, więc no zdecydowanie opłaca się po prostu mieć swoje własne konto Avon. Pamiętajcie, że jak macie konto Avon, czyli jednocześnie jesteście konsultantkami, ale nie musicie kupować dla innych produktów, nie musicie zamawiać co katalog, to jest takie po prostu konto w Avonie, z którego jako klienci możemy sobie wszyscy korzystać i możemy kupować sobie równie dobrze tylko i wyłącznie produkty dla siebie, po prostu ze zniżką taką, jaką mają konsultantki, więc myślę, że przez to konto swoje własne, ten kalendarz się jak najbardziej opłaca, no bo już jest minus 20%, no to już z 500 robi się nam 400 zł. No jak skorzystamy z tych dodatkowych promocji, no to mamy jeszcze rzeczywiście coraz większe zniżki, więc wtedy to już się absolutnie w ogóle opłaca, więc ogólnie jest okej. Ja jestem z niego zadowolona, mogłaby być ładniejsza grafika, to mnie trochę nie porwało, trochę mnie irytowało to, że mamy te, wiecie, okienka znowu, a nie pudełeczka. Ale jeśli chodzi o zawartość, jeśli chodzi o cenę, ja osobiście jestem zadowolona i osobiście jestem na tak. Także dajcie znać koniecznie, co Wy sądzicie o tym kalendarzu adwentowym, jak on Wam się podoba, czy byście go sobie zamówili, czy nie. Napiszcie, co o nim właściwie sądzicie. Jeśli Wam się film podobał, to koniecznie zostawcie mi kciuka w górę i widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. Cześć!